Witamy Was serdecznie na kolejnym wtorkowym Dan Live. Przede wszystkim bardzo proszę, dajcie nam znać, czy widzicie i słyszycie dobrze. Jak zwykle prosimy o lajki, serduszka, jeżeli wszystko jest ok. W taki właśnie sposób dzisiaj ta nasza komunikacja dwustronna będzie przebiegała. Jest z nami nasz gość specjalny, doktor habilitowany medycyny Jacek Kot, kierownik KOMH-u w Gdyni i konsultant medyczny Danu. Jacku, witam cię serdecznie. Mnie już znacie, Irena z Danu. I nasze kolejne od razu pytanie do Was. Ja oczywiście z Poznania, Jacek KOMH Gdynia, a z jakiego Wy jesteście miasta? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Witamy oczywiście wszystkich w Polsce i poza nią. Cieszymy się, że mamy coraz więcej osób, które są spoza Polski. Także dajcie nam znać też koniecznie, z jakich krajów nas oglądacie i zapraszamy Was serdecznie na dzisiejszą prelekcję, którą poprowadzi właśnie Jacek na temat prekondycjonowania. Jacku, oddaję Ci głos. Irena, bardzo serdecznie dziękuję, witam Państwa, dobry wieczór. Cieszę się, że dzisiejszy wieczór postanowiliście spędzić Państwo z nami. Przyznam, że duży zaszczyt i radość dla mnie, że mogę współpracując z Danem podzielić się tą wiedzą i tym doświadczeniem, które zdobyliśmy przez lata pracy dotyczące właśnie nurkowań. Jest mi strasznie przykro, że nie możemy spotkać się osobiście. Sytuacja na świecie i w Polsce niestety zmusza nas do takich telekonferencyjnych posiedzeń, w czasie których no, trudno nawiązać dwustronną łączność. Te informacje, które Państwo nam przekazujecie na czacie, są pewną namiastką kontaktów dwustronnych. Tym niemniej jednak mam nadzieję, że przy najbliższej okazji, jak będzie możliwość, żebyśmy spotkali się osobiście, czy to na kursie, czy to na prelekcji, czy to na jakichś wykładach, czy to na nurkowaniu, o czym marzę, to niewątpliwie będziemy mogli do tego tematu jeszcze wrócić. Dzisiaj powiemy sobie na temat tego, jak przygotować się do obciążającego nurkowania i w domyśle będziemy mówili o prekondycjonowaniu. Pierwsze, co jestem zobligowany powiedzieć, to to, że deklaruję brak konfliktu interesów. Pełnię kilka funkcji w różnych organizacjach, czy to w Polsce, czy w Europie i jestem zobligowany do tego, żeby powiedzieć, że opinie, które tutaj przedstawiam, są tylko i wyłącznie moimi, niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom organizacji, które reprezentuję albo do których należę. Jeżeli gdzieś będę mówił o takich standardach, to oczywiście o wszystkim wspomnę. Przyznam, że wykorzystuję zdjęcia, które są zawarte albo od autorów, one są wtedy podpisane ich imieniem, nazwiskiem i otrzymałem zgodę na publikację i użycie w swoich prezentacjach ich osobistych zdjęć, natomiast wszystkie inne zdjęcia są zaczerpnięte z publicznych portali internetowych, wykorzystuję to w celu niekomercyjnym, w związku z tym nie łamię tutaj żadnych praw autorskich. To, co jest bardzo ważne i to, co chciałem powiedzieć, to to, że ta prezentacja w żaden sposób nie zastępuje szkolenia nurkowego. Nie jestem w stanie w tak krótkim czasie, a chciałbym przeznaczyć na tą prezentację około 45 minut, nie jestem w stanie przedstawić wszystkich szczegółów patofizjologii, fizyki, termodynamiki albo o czymkolwiek będziemy tutaj mówili. To jest temat poszczególnych kursów, które prowadzimy albo u nas w ośrodku, albo Państwo prowadzicie w swoich centrach nurkowych. W związku z tym chciałbym, żebyście pamiętali, że cała wiedza, którą tutaj, czy informacje, które tutaj pozyskacie, należy nałożyć na porządną wiedzę patofizjologiczną, fizyki nurkowania i techniki nurkowania. Część z tych omawianych metod, które tutaj będę przedstawiał, mają ciągle jeszcze charakter eksperymentalny, co oznacza, że mogę o nich mówić w celu informacyjnym i niekoniecznie dają się przekładać na bezpośrednie zastosowanie praktyczne. Wiem, że część nurków oczekuje natychmiast, że jeżeli jakakolwiek informacja albo ślad informacji padnie, to już chcieliby móc zastosować to w praktyce nurkowej. Tym niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że część z procedur, które testujemy, czy procedur, które na świecie są sprawdzane w nurkowaniu, one mogą dobrze działać na wersjach krótkich,
na wersjach eksperymentalnych, natomiast mogą nie nadawać się do niektórych form nurkowania rekreacyjnego, gdzie nie zawsze wszystkie procedury są przestrzegane tak ściśle jak podczas eksperymentów. I co gorsza, część z tych, jak będę mówił Państwu, łatwo się zorientujecie, część z tych procedur czy czynności wykonywanych do prekondycjonowania może być niewłaściwie użyte i w tym momencie mogą spowodować więcej szkód niż pożytku. Na ten temat będziemy sobie rozmawiali jeszcze później. Chciałbym, żebyście Państwo też wiedzieli, że dyskusja przeznaczona jest na koniec całej prezentacji. Po drodze będzie kilka pytań do Państwa quizowych po to, żeby zapoznać się z tą wiedzą i sprawdzić, czy Państwo posiadacie tą wiedzę już teraz, czy też pozyskacie ją dopiero po tej prezentacji albo po innych prezentacjach. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa będzie miał pytania dotyczące poszczególnych punktów, proszę, żebyście je zapamiętali albo zapisali po to, żeby na końcu w bloku dyskusyjnym zadać te pytania. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie albo na znakomitą większość z nich. Jeżeli chodzi o rodzaje nurkowania rekreacyjnego, to najłatwiej z punktu widzenia zagrożenia i bezpieczeństwa podzielić je na trzy rodzaje. Pierwsze nurkowania możemy nazwać śmiało nurkowaniami typu bezpiecznego. Niektórzy mówią, że to są nurkowania sportowe, niektórzy, że rekreacyjne, niektórzy, że rodzinne. Jakkolwiek je nazwiemy, to chciałbym, żebyśmy pamiętali, że te nurkowania, które odbywają się do maksymalnej głębokości około 30 metrów, w czasie bezdekompresyjnym, z użyciem powietrza w obiegu otwartym, w parze i w komfortowych warunkach środowiska, dzisiaj nie są traktowane jako ekspozycja ekstremalna. I to, że niektórzy ubezpieczyciele żądają większych stawek ubezpieczeniowych tylko dlatego, że występuje słowo nurkowanie, jest nie fair. Dlatego, że ilość wypadków, czy to śmiertelnych, czy zachorowań, jest mniejsza niż w niektórych innych sportach, które uprawiamy na powierzchni, które nie wymagają żadnego obwarowania prawnego. Prawdą jest, że są też nurkowania o tak zwanym podwyższonym ryzyku i tutaj faktycznie pewne niebezpieczeństwo jest większe niż w zwykłej rekreacji podwodnej. To są nurkowania na głębokości przekraczające 30 metrów, to jest już użycie mieszanin oddechowych, głównie nitroksu i tlenu, także w obiegach półzamkniętych z częściową recyrkulacją mieszaniny oddechowej. Czasem są to nurkowania typu solo, albo w trudnych warunkach środowiska, na przykład w nocy lub pod lodem. Te nurkowania powinny być obwarowane specjalnymi przeszkoleniami, dużym doświadczeniem i znajomością ryzyka, jak również jego akceptacją, czyli nurek godzi się na to, że na skutek tego nurkowania może zaznać większych obrażeń niż podczas innej formy rekreacji podwodnej. Wyróżniamy wreszcie nurkowania o wysokim ryzyku. Niektórzy mówią na to nurkowania techniczne, natomiast w rzeczywistości słowo nurkowanie techniczne jest nieokreślone jednoznacznie. Z punktu widzenia tej prezentacji wydaje mi się, że najłatwiej powiedzieć, że to są nurkowania, które przekraczają wszystkie dotychczas wymienione zakresy i dlatego charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem. To są zawsze nurkowania na głębokości przekraczające 50 metrów. Dzisiaj takie nurkowania odbywają się do 300 metrów głębokości. Mówimy ciągle o rekreacji, nie o nurkowaniach zawodowych. Z użyciem wielu mieszanin oddechowych, także z obiegiem zamkniętym, czyli z użyciem specjalnych aparatów. Zawsze albo zwykle są to nurkowania solo, nawet jak nurkowie są razem, to zwykle podpisują certyfikaty, że robią to na własną odpowiedzialność i zwalniają swojego partnera nurkowego od odpowiedzialności albo od konieczności udzielenia pomocy. Zwykle są to nurkowania w ekstremalnych warunkach środowiska, czy to w głębokich jaskiniach, czy to w trudnych wrakach, czy w trudnych sytuacjach otoczenia. Różnica pomiędzy nurkowaniami o wysokim ryzyku a nurkowaniami bezpiecznymi jest kapitalna. Jeżeli popatrzymy na ryzyko śmierci, zobaczymy, że ryzyko podczas zwykłego nurkowania, takiego jak 99,9% ludzi uprawia, jest znikome. Natomiast prawdopodobieństwo zgonu, jeżeli nurkowie nurkują w sposób obciążony, czyli w nurkowaniu o wysokim ryzyku, potrafi być dziesięciokrotnie większe. Czyli musimy przyjąć, że faktycznie to ryzyko jest obarczone wysokim prawdopodobieństwem zgonu podczas samego nurkowania. I o takich nurkowaniach będziemy mówili, może nie ekstremalnych, bo to jest temat osobnej prezentacji, ale o nurkowaniach o podwyższonym ryzyku. Do takich nurkowań znakomita większość ludzi, żeby nie powiedzieć wszyscy już dzisiaj, używają
komputerów nurkowych. Tych komputerów nurkowych na rynku jest nieprawdopodobna ilość, albo przynajmniej jest na tyle duża, że ja nie potrafię wymienić wszystkich, mimo że zajmuję się także ich działaniem i analizą niektórych algorytmów bezpieczeństwa, algorytmów w nich zawartych. Tym niemniej jednak ludzie bardzo rzadko w chwili obecnej sięgają po podstawową wiedzę patofizjologiczną, po znajomość tabel dekompresyjnych i po wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa dekompresyjnego, polegając na wskazaniach pudełka elektronicznego, którego moc jest odpowiednikiem mniej więcej miksera elektrycznego albo pralki, która zawiera w sobie więcej programów i większe ma pamięci albo inteligentną adaptację do tego, co załadujemy do bębna, niż w rzeczywistości taki komputer nurkowy. To, co dla nas jest ważne, to jest to, że musimy zrozumieć, że na bezpieczeństwo czy na bezpieczeństwo dekompresji wpływa nieprawdopodobnie duża ilość tych czynników. Jak przedstawił to dosyć znany badacz z Kanady, profesor Neil Pollock, na jednej ze swoich prezentacji w fantastycznym takim schemacie, który chciałbym Państwu przedstawić, na wpływ bezpieczeństwa dekompresji niewątpliwie ma wpływ profil nurkowania. I do profilu nurkowania użyte mieszaniny oddechowe, tempo wynurzania, przystanki dekompresyjne, czas spędzony na tych przystankach dekompresyjnych, maksymalna głębokość nurkowania i wreszcie ciśnienie atmosferyczne, z jakiego się wynurzamy. Ale prawdą jest, że dzisiejsze komputery i algorytmy nurkowe, które obecnie są na rynku, wykorzystują tylko te informacje do zaplanowania dekompresji. Podczas gdy my wiemy, że na przykład predyspozycje danego człowieka mogą zdecydowanie zmienić jego współczynnik bezpieczeństwa i poziom dekompresyjny. Ten sam profil nurkowania w innej sytuacji nawodnienia, po innym wysiłku, przy innej kondycji fizycznej, przy użyciu helioksu, w zależności od wieku nurka, w zależności od jego płci, choć tutaj są duże wątpliwości, w zależności od tego, czy jest w dużym stresie, czy nurkuje sam, czy nurkuje z partnerem nurkowym, jak wygląda jego układ krążenia i wreszcie, jak wygląda jego tak zwane zdrowie biologiczne, na który wpływ mają różne czynniki, w tym aklimatyzacja, czynniki genetyczne albo nawet żywienie. Wszystkie te czynniki wpływają predysponująco albo chroniąco na nurka do wystąpienia choroby dekompresyjnej. Także jego status termiczny, czyli sposób nagrzania, czy jest wychłodzony, czy jest ocieplony, w zależności od tego, na jakim etapie nurkowania i jaką metodę wykorzystuje się do ogrzewania, wpływa na bezpieczeństwo dekompresyjne. I wreszcie coś, co wszyscy czujemy albo wiemy, że także wpływa na bezpieczeństwo nurkowania, ale prawdą jest, że żaden z komputerów nie uwzględnia tego czynnika w swoich kalkulacjach, to jest wysiłek fizyczny. Rodzaj wysiłku fizycznego, czas przeprowadzenia tego wysiłku fizycznego, stopień intensywności, a co za tym idzie, my nazywamy to ekonomią nurkowania, czyli ile pracy wkładamy w użycie danego, w przeprowadzenie danego nurkowania, wszystko to wpływa na bezpieczeństwo danego nurkowania. Dlatego będziemy sobie o tym mówili, co można zrobić w nurkowaniu, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, nie zmieniając nawet profilu nurkowania albo nie zmieniając naszego komputera nurkowego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że musimy pamiętać o tym, że pewne algorytmy mogą uwzględniać czynniki modyfikowalne, które my możemy zmienić, ale mamy w sobie też pewne czynniki niemodyfikowalne. Z modyfikowanych czynników, na które my mamy wpływ i niezależnie od wskazań komputera my możemy definiować, to jest niewątpliwie gradient eliminacji, czyli profil i użycie tlenu w mieszaninie oddechowej definiuje nam, z jaką szybkością gaz obojętny jest desaturowany z naszych tkanek, perfuzja, czyli przepływ krwi, w zależności od tego, czy robimy wysiłek fizyczny, czy nie, czy mamy temperaturę wyższą od ciała, czyli ogrzewamy się, czy też temperaturę niższą od ciała, czyli wychładzamy, inaczej będzie wyglądał przepływ krwi przez nasze narządy, szczególnie przez skórę, i one zmienią nam stopień eliminacji gazu obojętnego i wreszcie właściwości gazu obojętnego, tak jak na przykład przyłączanie gazów. Ja o tym specjalnie dzisiaj nie będę mówił, bo nie podlega to pod prekondycjonowanie, o którym za chwilę, tylko podlega to pod samą procedurę nurkowań, szczególnie tych nurkowań głębokich.
I wreszcie są czynniki tak zwane niemodyfikowalne, co do których ja nie będę specjalnie dzisiaj się odnosił. Niewątpliwie wiek jest, ja bym nazwał wiek, jest czynnikiem samomodyfikującym się, czyli niezależnie od tego, czy coś robimy, czy nie, to on się sam modyfikuje. Płeć należy do tak zwanych czynników niemodyfikowalnych. Ja wiem, że są zastrzeżenia dotyczące tego, że można zmienić płeć. Tym niemniej jednak chcę powiedzieć, że wszystkie metody zmiany płci dzisiaj dostępne w medycynie nie powodują zmiany poziomu narażenia na chorobę dekompresyjną. Otyłość i sprawność fizyczna w rzeczywistości są czynnikami modyfikowalnymi, ale w długim okresie czasu. Dlatego na potrzeby pojedynczego nurkowania ja traktuję to jako czynnik niemodyfikowalny. Nie jestem w stanie zgubić swoich boczków ani zrzucić nadwagi, wiedząc o tym, że jutro będę nurkował. Jest po prostu na to za późno. Niezarośnięty otwór przedsionkowy, czyli tak zwane PFO, jest niewątpliwie czynnikiem narażającym na wystąpienie ciężkiej choroby dekompresyjnej i na niego nie mamy specjalnie wpływu przed danym nurkowaniem. Wiem, że są dyskusje dotyczące zamykania otworu międzyprzedsionkowego, to jest temat na osobną prezentację, o tym nie będziemy dzisiaj w ogóle dyskutowali. I wreszcie są tak zwane czynniki genetyczne, które same w sobie są nieprawdopodobnie szybko rozwijającą się gałęzią wiedzy dekompresyjnej, to są tak zwane czynniki genetyczne predysponujące do zwiększonej produkcji pęcherzyków gazowych. Okazuje się, że wśród nas jest spora grupa ludzi, mówi się około 25, nawet 30%, którzy możemy generować większą ilość pęcherzyków gazowych po takim samym nurkowaniu niż inne osoby o podobnej budowie, o podobnej wydolności fizycznej, o podobnej sprawności, o podobnych parametrach wszystkich innych, które są nam uchwytne i my takich ludzi nazywamy bublersami. Nie ma w tym nic negatywnego, po prostu należy się z tym pogodzić, że tak jak ktoś może mieć więcej włosów na głowie albo mniej włosów na głowie, tak samo może generować większą ilość pęcherzyków gazowych albo mniejszą ilość pęcherzyków gazowych i do tego należy się dopasować. Jeżeli chodzi o co to jest w ogóle prekondycjonowanie, słowo prekondycjonowanie oznacza, jak sama nazwa wskazuje, pre oznacza przed, a kondycjonowanie oznacza przygotowanie ciała, organizmu, jakiejś jednostki do sytuacji stresowej, do sytuacji wytrącenia z równowagi, być może do sytuacji zagrożenia. I klasycznym przykładem, fazą nurkowania, która jest bardzo istotna, aczkolwiek przez wielu pomijana, to jest okres przed rozpoczęciem nurkowania. Wszystko, co my tam zrobimy, nosi nazwę prekondycjonowania. I oczywiście, jeżeli zrobimy to w sposób pozytywny, poprawimy naszą sytuację, czyli prekondycjonowanie będzie pozytywne, natomiast możemy doprowadzić do pogorszenia naszej sytuacji i w tym momencie do zwiększenia ryzyka dekompresyjnego. Niesamowite, ale część rzeczy, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, zrobiona przed nurkowaniem, potrafi określić nam, czy po takim samym nurkowaniu u tego samego człowieka na końcu skończymy z chorobą dekompresyjną albo przynajmniej z dużą ilością pęcherzyków gazowych. Nie będziemy prawie w ogóle mówili na temat samego zanurzania i pobytu pod wodą, nie będziemy mówili o dekompresji i nie będziemy mówili o leczeniu o traktowaniu człowieka po samym nurkowaniu. Skoncentrujemy się dzisiaj na prekondycjonowaniu i powiemy sobie, jakie czynniki mogą być uwzględnione w prekondycjonowaniu po to, żeby zwiększyć szansę na bezpieczne nurkowanie, czyli zmniejszyć ryzyko choroby dekompresyjnej. Podkreślam jeszcze raz, przy takim samym nurkowaniu, przy takim samym wysiłku, przez taką samą osobę, przy planowaniu przy pomocy takiego samego komputera. Powiemy sobie o ekspozycjach powtarzanych, powiemy o nawodnieniu, o kondycji i wysiłku fizycznym, o temperaturze i podgrzewaniu, powiemy o użyciu tlenu przed nurkowaniem, powiemy o wibracji ogólnoustrojowej, którą możemy wykorzystać przed nurkowaniem. Celowo nie będę mówił o innych bardziej skomplikowanych aspektach prekondycjonowania, które jest dopiero w fazie eksperymentalnej i nie może być przeniesione jeszcze na grunt nurkowań rekreacyjnych, czyli o podrasowaniu biochemicznym albo prekondycjonowanie do dekompresji przyspieszonej, ponieważ jest to ryzykowne zachowanie i o takich rzeczach dzisiaj mówić nie będziemy. Zaczniemy od ekspozycji powtarzanych. Ekspozycje powtarzane zostało udokumentowane, że jeżeli codziennie będziemy wykonywali jedną ekspozycję, to po kilku dniach, tutaj akurat w tym przykładzie, tak jak robiła to grupa połączona chorwacko-amerykańska,
udowodnili, że po kilku dniach nurkowania, po 3-4 dniach nurkowania, po takim samym nurkowaniu ilość pęcherzyków gazowych jest mniejsza. To przypomina, to jest uzasadnienie znanej od wielu lat zasady, o której my mówimy, że pierwsze nurkowanie w sezonie jest nurkowaniem obciążającym. I chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli tutaj w liczbach, że po pierwszym nurkowaniu ilość pęcherzyków gazowych może być bardzo wysoka, podczas gdy już po trzecim czy po czwartym dniu prawie połowę z tych pęcherzyków będziemy generowali. Czyli tak naprawdę musimy pamiętać ciągle o tej zasadzie, o której się troszkę zapomina, bo komputery nam tego nie mówią w ogóle i one nie uwzględniają pierwszego nurkowania w sezonie. W rzeczywistości po przerwie nurkowej jest to istotne zagadnienie i ilość tych pęcherzyków gazowych będzie mniejsza, jeżeli nurkowania będziemy wykonywali raz dziennie. Musimy tutaj rozróżnić, i to jest ciekawe zagadnienie, czym się różni prekondycjonowanie od nurkowań seryjnych. Nurkowania seryjne to są takie, w których wykonujemy serię nurkowań z krótkimi czasami powierzchniowymi. Jeżeli te czasy powierzchniowe będą krótsze niż 12 albo 24 godziny, to w rzeczywistości pomiędzy organizm nasz nie wyeliminuje nadmiaru gazu obojętnego, tylko w następne nurkowanie wchodzimy z obciążeniem wynikającym z posiadanego rozpuszczonego gazu obojętnego albo nawet posiadając pewne już pęcherzyki gazowe z poprzedniego nurkowania, które będą coraz większe przy kolejnych nurkowaniach. Dlatego nurkowania seryjne są negatywnie postrzegane przez planowanie dekompresji. Jeżeli ktoś wykonuje serię nurkowań, czyli wykonuje dziennie więcej niż jedno nurkowanie, to musimy pamiętać, że to nie jest prekondycjonowanie, tylko jest to nadmierne obciążenie prowadzące w maksymalnej wersji do uszkodzenia dekompresyjnego. Zawsze zasada przy nurkowaniach seryjnych jest taka, że najgłębsze wykonujemy wcześniej, płytsze później, żeby przeprowadzić dekompresję. W każdym profilu powinniśmy pamiętać o tym, żeby na początku zacząć głębiej, potem robić płycej i powinniśmy pamiętać, że przy nurkowaniach seryjnych powinniśmy robić przerwy odsycające, tak zwany day off. Po kilku dniach nurkowania na safari nurkowym powinniśmy sobie jeden dzień zrobić przerwy, żeby, jak to niektórzy mówią w cudzysłowie, zresetować nasz organizm, wyeliminować ilość mikropęcherzyków i pozbyć się nadmiaru gazu obojętnego. Zupełnie innym zabiegiem jest prekondycjonowanie, czyli przygotowanie do głębszego nurkowania. I musimy je wykonywać raz dziennie, nie powinniśmy skracać tego czasu, powinniśmy stopniowo zwiększać głębokość, czyli zacząć od płytkich nurkowań, następnego dnia coraz głębsze, aż dojdziemy do rzeczywistego nurkowania, do rzeczywistej głębokości. Co ile powinniśmy zwiększać głębokość, to zależy od celu ostatecznego, doświadczenia nurka, jego wcześniejszych epizodów, potencjalnej choroby dekompresyjnej, rodzaju mieszaniny oddechowej. To jest indywidualne planowanie, przypomina to troszkę aklimatyzację do wysokości, to robi się też formę aklimatyzacji do głębokości. Zwykle codziennie zwiększa się tą głębokość o około od 15 do 30 metrów, w zależności od tego, na jaką ostatecznie głębokość nurek chce zanurkować. Kolejnym elementem jest nawodnienie organizmu i tutaj, ponieważ temat nawodnienia jest dosyć powszechnie znany, a przynajmniej powinien być znany, bo jest tematyką każdego kursu patofizjologii nurkowania, poprosiłem Irenę, żeby zadała Państwu pytanie związane z Waszą wiedzą na dzień dzisiejszy na temat nawodnienia. Irena? Pytanie już widzicie w tym momencie na Waszych monitorach i chcieliśmy Was zapytać, przed takim typowym nurkowaniem nie w strefie tropikalnej, czyli nie mamy upałów, ile płynów należy wypić przed nurkowaniem, podkreślamy, i jakie najlepiej to są płyny, to znaczy co pijemy przed nurkowaniem i w jakiej ilości, żeby było to dla nas jak najlepsze, jak najbezpieczniejsze przed nurkowaniem. Jeżeli wiecie, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Jacku? Dobrze. Jak Państwo będziecie odpowiadali na to pytanie, chociażby z racji tego, żeby z ciekawości sprawdzić, czy to się zgadza z dzisiejszą wiedzą na ten temat, chciałem przypomnieć tylko coś, co w rzeczywistości powinno być wiadome wszystkim nurkom, że odwodnienie stymuluje albo jest jedną z podstawowych przyczyn czy sytuacji prowadzących do choroby dekompresyjnej. I faktycznie, jak zobaczy się ludzi, którzy mają odwodnienie, to ilość pęcherzyków gazowych jest zdecydowanie większa
niż u tych ludzi, którzy mają normalne nawodnienie, czyli prawidłowe nawodnienie. I to wiadomo już od dawna. I my uczymy ludzi, i my szkolimy, że nie wolno doprowadzać do odwodnienia podczas nurkowania i powinniśmy kompensować wszystkie utraty płynów, które mogą być. Czy to z imersji termoneutralnej, mówimy o tym na kursach patofizjologii nurkowania i zakładam, że ten temat jest dla Państwa znany. Jeżeli nie, to jest dobra motywacja, żeby się z nim zapoznać. Pamiętamy o tym, że znakomita większość nurków, która trafia z chorobą dekompresyjną do leczenia w komorze hiperbarycznej, ma cechy odwodnienia. Oznacza to, że po pierwsze większość z tych ludzi weszła do wody w sposób już odwodniona, a dodatkowo pęcherzyki gazowe uszkadzają śródbłonek naczyń, doprowadzają do przesączania tych płynów poza naczynia, wytwarzając czy to obrzęki miejscowe, czy to tak zwaną skórkę pomarańczy, czy różne inne elementy, które mają wspólny mianownik, jakim jest odwodnienie człowieka. I dlatego wiemy o tym, że dzisiaj nawadniać się trzeba. Tym niemniej jednak w prekondycjonowaniu wykorzystujemy coś więcej, coś co zostało przez francusko-belgijską grupę, którą często będę cytował, ponieważ jest to grupa, która zajmowała się elementem optymalizacji nurkowań wojskowych, zajmowała się różnymi czynnikami, które testowali, pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa nurkowania. Otóż okazało się, że oprócz tego, że wchodzimy do wody nawodnieni, korzystnie byłoby, gdybyśmy do wody weszli przewodnieni. Oni to nazywają jako hyperhydrated, czyli mamy w sobie większą ilość płynu niż normalnie nasz organizm tego potrzebuje. I oni podczas eksperymentów, podczas których testowali głębokie nurkowania do 45 metrów z użyciem sprężonego powietrza na czas około 20 minut, czyli dekompresyjne nurkowanie, u tych nurków, u których wcześniej zastosowano potężną objętość 1300 ml wypite w ciągu jednej godziny i to płynów hiperosmotycznych, a nie zwykłej wody mineralnej, okazało się nagle, że te osoby zdecydowanie mniej mają pęcherzyków gazowych w sobie i mniejsze przez to ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej po nurkowaniu. Dlatego jeżeli wykonujemy obciążające nurkowanie, powinniśmy tych płynów przed nurkowaniem w postaci prekondycjonowania przyjąć więcej. Oczywiście ryzyko przyjęcia tak dużej ilości płynów też jest różne od zera, ponieważ obciąża to układ krążenia i obciąża to nerki. Dlatego nie mogą tego wykonywać osoby, które mają choroby serca albo mają choroby nerek. Ale te osoby w ogóle w nurkowaniu muszą postępować indywidualnie na podstawie spersonalizowanych sposobów, czy to nawadniania, czy samego nurkowania, w związku z tym w ogóle nimi tutaj się nie zajmuje, czy metodą ich nurkowania się nie zajmuje. Pamiętajmy o tym, żeby przed nurkowaniem nie tylko wyrównać niedobory, które mamy, ale tych płynów przyjąć więcej. Oczywistym problemem staje się eliminacja moczu podczas, czy eliminacja tego płynu w trakcie nurkowania. I niestety na to trzeba się pogodzić z tym, że będzie większa eliminacja i odpowiednie metody do tego zastosować tak, żeby być na to przygotowanym. Niewątpliwie przy obciążających nurkowaniach nurek powinien rozpoczynać to nurkowanie znacznie przewodniony, niż to by się wynikało tylko i wyłącznie z wyrównania niedoborów. Kolejnym elementem to jest kondycja i wysiłek fizyczny, ponieważ temat też powinien być dosyć znany, w związku z tym razem z Ireną przygotowaliśmy drugie pytanie, na które chcemy sprawdzić, czy Państwo już znacie odpowiedź. Tak, tutaj mamy pytanie, które również już widzicie na swoich monitorach. Kiedy w nurkowaniu wykonywać umiarkowany wysiłek fizyczny? Jak będzie to działało nas najlepiej? Przed zanurzeniem, czy podczas zanurzenia, na głębokości, podczas dekompresji, czy też po. Jeżeli wiecie, to również czekamy na Wasze komentarze, na te komentarze, które tutaj po slajdach z nawodnieniem się rozwinęły, też na pewno się jeszcze do tego odniesiemy, a na razie dajcie nam znać, co tam z tą kondycją i wysiłkiem. Jak myślicie? Jacku? Do tych tematów i do Waszych odpowiedzi wrócimy oczywiście na koniec jeszcze przy dyskusji. Każdy będzie mógł zweryfikować po pierwsze, czy to się zgadza z tym, co ja prezentuję, czy też będzie miał wątpliwości i ewentualnie na koniec przeanalizujemy, jakie były Państwa odpowiedzi. Jeżeli chodzi o kondycję i wysiłek fizyczny, to już bardzo dawno temu pokazano, że u ludzi, którzy są niewyszkoleni,
ilość pęcherzyków gazowych jest zdecydowanie większa po takim samym nurkowaniu niż u ludzi, którzy są wytrenowani, czyli mają dobrą kondycję fizyczną. Ja nie będę wchodził tutaj w szczegóły dotyczące, jak się to mierzy, co to jest maksymalne zapotrzebowanie na tlen, czy jak wygląda metabolizm tlenowy, jak to wszystko mierzymy. Jedno, co chciałbym, żebyście zapamiętali, że na czerwono to podnoszenie się oznacza, że u tych ludzi więcej występuje ciężkich pęcherzyków, czy znacznie większa ilość pęcherzyków gazowych niż u ludzi, którzy są wytrenowani. Oznacza to, że ludzie z dobrą kondycją fizyczną niewątpliwie generują mniej pęcherzyków gazowych. I to jest motywacja do tego, żeby tą kondycję fizyczną utrzymać. Czy to jest prekondycjonowanie? Raczej nie, bo to prekondycjonowaniem nazywamy coś, co występuje bezpośrednio przed samym nurkowaniem. Natomiast chciałbym podkreślić, że utrzymanie tężyzny fizycznej i dobrej kondycji podczas zwykłego treningu ogólnorozwojowego jest obowiązkiem każdego nurka, który ceni sobie bezpieczne nurkowanie i chce zwiększyć swoje własne bezpieczeństwo, pamiętając też o tym, że komputery nurkowe nie mierzą tego, czy nie uwzględniają w swoich algorytmach faktu, że jesteśmy zasiedziali, że nie ćwiczymy i w rzeczywistości nasza kondycja jest dosyć niska. To, co jest ciekawe, to jest, jak długo się utrzymuje kondycja fizyczna, i eksperymenty przeprowadzone na francuskiej marynarce wojennej, gdzie nurków poddawano intensywnemu treningowi, zwiększając ich kondycję fizyczną, okazało się, że jeżeli oni są dobrze szkoleni, to natychmiast po zwiększeniu kondycji fizycznej następuje zmniejszenie ilości pęcherzyków gazowych, czyli zwiększenie kondycji doprowadza do tego, że po takim samym nurkowaniu w naszym ustroju będzie ponad trzykrotnie mniej pęcherzyków gazowych. Co ciekawe, po 3 miesiącach od tego treningu, jeżeli jego się nie kontynuuje, następuje zapomnienie czy zmniejszenie modyfikacji śródbłonka, mięśni, krążenia i całego ustroju. W związku z tym musimy pamiętać też o tym, że ta kondycja fizyczna musi być utrzymywana w sposób całoroczny, co ma duże znaczenie także podczas sezonów nienurkowych. Jeżeli nie mamy okazji gdzieś wyjechać, chociażby tak jak teraz, powinniśmy utrzymywać się, czy nasz ustrój, w lepszej kondycji fizycznej, ponieważ już 3 miesiące na przykład sezonu zimowego może doprowadzić do pogorszenia ilości pęcherzyków gazowych na koniec samego nurkowania. Jeżeli już mówimy o samym wysiłku fizycznym, to dosyć dobrze wiemy, że przeprowadzenie wysiłku fizycznego zwiększa nam eliminację azotu, czy też gazu obojętnego z naszego ustroju. Jeżeli zwiększa eliminację, to niewątpliwie też zwiększa też nasycanie podczas wstępnej fazy. Czyli wiemy, że jeżeli robimy wysiłek fizyczny, to więcej gazu do nas wejdzie podczas nurkowania, ale też szybciej ten gaz będzie eliminowany na koniec naszego nurkowania. Oczywiście wysiłek fizyczny wpływa na różne elementy. Zwiększa szybkość nasycania tkanek gazem obojętnym, zwiększa szybkość eliminacji gazu obojętnego, ale też wysiłek fizyczny zwiększa tworzenie pęcherzyków gazowych, chociażby przez trybonukleację, czyli mechaniczne poruszanie stawów, mięśni, ścięgien i naszego układu narządu ruchu. W związku z tym wysiłek fizyczny ma na pewno skomplikowany przebieg. Tutaj na ekranie widzicie Państwo też zdjęcie, że niewątpliwie wysiłek fizyczny warto mieć i warto mieć lepszą kondycję fizyczną przed nurkowaniem, i jak widzimy tutaj pies zdecydowanie będzie bezpieczniejszym partnerem podczas nurkowania niż jego właściciel. Zbadano, jak wysiłek w różnych fazach nurkowania wpływa na samo nurkowanie. Jeszcze nie mówimy o prekondycjonowaniu, jeszcze chciałbym wspomnieć na jednym slajdzie, jak wysiłek fizyczny podczas samego nurkowania wpływa. Otóż wykonano nurkowanie, po którym należała się dekompresja, i przeprowadzano wysiłek fizyczny albo na dnie, albo podczas dekompresji, albo i tu, i tu, albo i tu nurek był w spoczynku. Czyli tutaj mamy na przykład na tym schemacie, widzimy, ile było pęcherzyków gazowych, jeżeli nurek na głębokości był w spoczynku i podczas dekompresji był w spoczynku. Ilość pęcherzyków gazowych była największa. Liczba jest nieważna. Ważne jest to, że była największa. Jeżeli nurek wykonywał wysiłek fizyczny na dnie, ale w spoczynku pozostawał podczas dekompresji, ilość pęcherzyków gazowych była troszkę mniejsza. Natomiast najmniejsza ilość pęcherzyków gazowych była wtedy, kiedy nurek wykazywał się aktywnością fizyczną podczas dekompresji.
I to niezależnie od tego, czy na dnie był w spoczynku, czy na dnie był też wykonując wysiłek fizyczny. Co to znaczy? Wiemy o tym, że na podstawie tego eksperymentu, to robili akurat Kanadyjczycy, jeżeli podczas dekompresji będziemy wykonywali wysiłek fizyczny, to niewątpliwie nasz poziom bezpieczeństwa się zwiększy. To nie jest jeszcze prekondycjonowanie, bo mówimy tutaj o fazie samego nurkowania, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że podobnie wpływa wysiłek przed nurkowaniem. I to jest praca, którą najpierw zrobili Chorwaci, pokazując to, że jeżeli nurków 2 godziny przed samym nurkowaniem poddano wysiłkowi fizycznemu, to zwróćcie uwagę, ten sam człowiek po tym samym nurkowaniu, jeżeli nie miał wysiłku fizycznego, to ma dużą ilość pęcherzyków gazowych w obrębie serca, to są te białe plamki, które tutaj widać w komorach serca, natomiast zupełnie ich nie było po tym samym nurkowaniu u tego samego człowieka, jeżeli ten człowiek wykonał duży wysiłek fizyczny 24 godziny przed. I to widać też po ilości pęcherzyków gazowych, że u tych samych nurków, 9 nurków eksponowano tutaj, jeżeli wykonywali wysiłek fizyczny, to w każdym przypadku, to są te czerwone słupki, ilość pęcherzyków gazowych była zdecydowanie mniejsza albo nawet zerowa po tym samym nurkowaniu. To samo zostało potwierdzone przez Francuzów, którzy wykonywali taki wysiłek 24 godziny przed nurkowaniem. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy mamy wysiłek fizyczny 2 godziny przed nurkowaniem, czy mamy wysiłek 24 godziny przed nurkowaniem, efekt będzie taki sam. Warto to zrobić, jest to element prekondycjonowania. Oczywiście przed nurkowaniem jest bardzo trudno zrobić wysiłek fizyczny 24 godziny przed, bo jeżeli nurkujemy codziennie, to tak naprawdę nie mamy kiedy tego wysiłku fizycznego zrobić. W związku z tym najkorzystniejszym elementem jest 2 godziny wysiłku fizycznego przed nurkowaniem. I to ma wtedy charakter prekondycjonowania. O jakim wysiłku mówimy? O dużym, tak zwanym submaksymalnym albo maksymalnym, czyli 3 minuty pracy takiego wysiłku fizycznego, który doprowadza nas do 90% maksymalnie tolerowanej akcji serca dla naszego wieku, plus 2 minuty 50% maksymalnej częstości akcji serca, czyli tak naprawdę jest to maksymalny albo submaksymalny wysiłek, czyli bardzo obciążający. I on jest powtarzany jeszcze w seriach 8 razy, czyli łącznie trwa 40 minut maksymalnego wysiłku. Jest to naprawdę potężne obciążenie, tym niemniej jednak, jeżeli komuś zależy na bezpiecznym nurkowaniu, to może wykonywać tego typu zabiegi i niewątpliwie po każdym nurkowaniu ilość pęcherzyków gazowych będzie mniejsza. Musimy pamiętać o tym, że oprócz prekondycjonowania, oprócz wysiłku na dnie, wysiłek podczas dekompresji zmniejsza wprawdzie ryzyko dekompresyjne, o czym powiedziałem wcześniej, ale uwaga, muszę tutaj dodać zastrzeżenie, że ten efekt jest korzystny tylko wtedy, kiedy wysiłek podczas dekompresji jest umiarkowany, czyli nie możemy mówić o płynięciu pod prąd, nie możemy mówić o holowaniu partnera, nie możemy mówić o jakichś wyścigach czy dużych dystansach pływanych, mówimy o łagodnym poruszaniu wszystkimi kończynami, czyli na przykład pływaniu gdzieś na określonej głębokości podczas wykonywania dekompresji. Po drugie, w czasie takiej dekompresji organizm nie może być zbyt mocno wysycony gazem obojętnym, czyli nie możemy mieć w sobie zbyt dużej ilości pęcherzyków gazowych. W związku z tym nurek musi wiedzieć, jak wygląda jego nurkowanie, jakie są konsekwencje tego nurkowania i z jakim obciążeniem dekompresyjnym wchodzi w swoje przystanki dekompresyjne. Jest to wyższa szkoła jazdy, nie wszyscy nurkowie potrafią to zrobić, żadne komputery tego nie przewidują, wymaga to osobnych obliczeń, założeń i wiedzy, znajomości tego, jak dane nurkowanie pozostawia obciążenie gazem obojętnym na początku dekompresji. I założenie jest takie, że nurek nie ma w sobie pęcherzyków gazowych jeszcze, bo jeżeli popełnił błąd podczas wynurzania do pierwszego przystanku dekompresyjnego i już wytworzył w sobie pęcherzyki gazowe, to taki wysiłek podczas dekompresji, mimo że umiarkowany, może przełączyć, że te pęcherzyki gazowe w rzeczywistości spowodują ujawnienie się choroby dekompresyjnej. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że wysiłek fizyczny ma bardzo skomplikowany wpływ i dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, prawidłowo odpowiedzieli ci, którzy powiedzieli, że submaksymalny albo maksymalny wysiłek przed nurkowaniem
2 godziny albo 24 godziny przed nurkowaniem, albo bardzo umiarkowany, lekki wysiłek podczas samego procesu dekompresyjnego. Nigdy nie zalecamy wysiłku na dnie, żeby nie zwiększyć ilości gazu rozpuszczonego w tkankach i nigdy nie pozwalamy na duży wysiłek po nurkowaniu, bo on może tylko i wyłącznie spowodować wytworzenie się choroby dekompresyjnej. Kolejny rozdział, o którym chciałem powiedzieć, to jest temperatura i podgrzewanie, ponieważ temperatura no, w naszych warunkach odgrywa bardzo dużą rolę. W związku z tym też przygotowaliśmy pytanie quizowe. Irena? Tak, również widzicie to pytanie już na swoich monitorach, mam nadzieję. Jeżeli posiadasz elektryczne ogrzewanie do skafandra, to kiedy najlepiej je włączyć? Czy na początku nurkowania, czy też w fazie dennej, czy może tuż przed dekompresją albo na dekompresji, a może po nurkowaniu? Jak myślicie? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach i bardzo jesteśmy ciekawi, co nam powiecie tutaj na ten temat. A Jacek zaraz nam powie, jak tak naprawdę powinno być. Jeżeli chodzi o temperaturę i wykorzystanie tej temperatury, to temperatura ma nieprawdopodobnie skomplikowany wieloczynnikowy efekt na człowieka. Czy on jest istotny? Oczywiście, że tak. On jest dramatycznie istotny. I chciałem tutaj przypomnieć o bardzo znanym eksperymencie, który jest już naprawdę wieloletnim, wiele lat temu zrobiony przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych, na podstawie której wydali swoje zalecenia, które możemy całkowicie śmiało zastosować też akurat w nurkowaniach rekreacyjnych. Oni zrobili to samo, co wcześniej Kanadyjczycy zrobili z wysiłkiem fizycznym, czyli oni zrobili coś takiego, że podzielili całe nurkowanie na fazę denną i fazę dekompresyjną. Tu, gdzie jest C, to z angielskiego cold, czyli zimno, i pierwsza literka oznacza głębokości, czyli najpierw nurek był zimny na głębokości i W, warm, czyli ciepły, podczas dekompresji. Później było odwrócenie, czyli nurek był ciepły, było grzanie na głębokości, ale doprowadzano do jego wychłodzenia podczas dekompresji. Nurek był, kolejna grupa, to nurkowie byli utrzymywani ciepło, czyli i w czasie wszystkich faz nurkowania byli w pełnym komforcie cieplnym i testowali, kiedy nurek był z kolei wychłodzony, czyli było im zimno, i w fazie dennej, i w fazie dekompresyjnej. I zwróćcie uwagę, że już tutaj oni nie mówili nawet o pęcherzykach gazowych, tylko o częstości występowania choroby dekompresyjnej. To jest coś poważniejszego. I zwróćcie uwagę, że jeżeli nurek utrzymuje swój stan w stanie lekkiego chłodu na dnie, a zaczyna się ogrzewać dopiero w fazie dekompresyjnej, to przy tym samym nurkowaniu nie obserwowali żadnej choroby dekompresyjnej. Natomiast jeżeli nurek utrzymywał się jako ciepły na głębokości i ciepły podczas dekompresji, aż 17% nurków miało chorobę dekompresyjną po tym samym nurkowaniu. Tak naprawdę to my mówimy o tych samych ludziach, bo oni testowali tych ludzi w różnych warunkach środowiska. I jeszcze gorzej było, jeżeli nurek był wychłodzony na początku nurkowania i na koniec nurkowania, bo w tym momencie te obciążające nurkowania doprowadziły, że aż co piąty nurek miał objawy choroby dekompresyjnej. W związku z tym my dzisiaj wiemy, że u nurków tak naprawdę rzecz biorąc nie zalecamy ogrzewania w fazie dennej, jeżeli już to zalecamy ogrzewanie podczas fazy dekompresyjnej, dopiero wtedy powinniśmy albo włączać, albo podkręcać nasze aktywne ogrzewanie, jeżeli możemy na to wpływać. To jest o tyle ważne, że tych urządzeń do aktywnego podgrzewania jest coraz więcej ludzi stać na to, w związku z tym możemy się spodziewać, że jeżeli ktoś nie będzie kontrolował użycia tego urządzenia, możemy obserwować pewne częstsze zachorowania na chorobę dekompresyjną związaną tylko i wyłącznie z użyciem tego sprzętu. Fakt ogrzewania skafandru, że powoduje dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej, znane jest od lat 50. zeszłego stulecia, a nawet zeszłego tysiąclecia. Nurkowie zawodowi wiedzieli o tym, że jeżeli utrzymuje się wysoką temperaturę w skafandrze, szczególnie podczas nurkowania, częstość choroby dekompresyjnej może być nawet 2 razy większa niż podczas każdej innej sytuacji. A po nurkowaniu utrzymanie wysokiej temperatury jest niebezpieczne, bo między innymi zmniejsza rozpuszczanie gazu obojętnego i zwiększa wytwarzanie pęcherzyków gazowych, co ma kapitalne znaczenie dla konsekwencji naszego nurkowania. Stąd wpływ temperatury na dekompresję jest bardzo skomplikowany, wieloczynnikowy, wpływa na
perfuzję, czyli dostarczanie krwi do tkanek, odwodnienie, czynność serca. Podsumowanie błyskawiczne, krótkie, ponieważ dopiero zbliżamy się do prekondycjonowania, w fazie dennej lepiej nie nagrzewać, lepiej stolerować lekki chłód, nie mówimy o ekstremach, mówimy o lekkim tolerowaniu wychłodzenia, w fazie dekompresyjnej lepiej utrzymać lekkie ciepło, na ile ono jest tolerowane, natomiast po nurkowaniu musimy pamiętać o tym, żeby się nie przegrzewać, ponieważ znanym elementem oprócz nurkowań zawodowych, to jest w nurkowaniu rekreacyjnym, obserwujemy to u nurków, którzy zgłaszają nam wystąpienie choroby dekompresyjnej, jeżeli po nurkowaniu wezmą gorącą kąpiel, saunę albo będą opalać się po nurkowaniu. Doprowadza to w pewnym procencie do wystąpienia choroby dekompresyjnej. Ja wiem, że każdy z nas marzy o tym, że po wyjściu z lodowatej wody nie ma nic przyjemniejszego niż gorący prysznic, sauna, no, pomijam kwestię opalania, bo w tych warunkach tutaj się nie da. Tym niemniej jednak musimy się przed tym powstrzymać, ponieważ grozi nam tu wystąpienie choroby dekompresyjnej. Ale ciekawsze i zgodne z tematem tej prezentacji, mówimy o prekondycjonowaniu, było sprawdzone i znowu zrobiła to marynarka wojenna Francji, sprawdziła jak działa sauna wykonywana godzinę przed nurkowaniem. Wykorzystali do tego celu zwykłą saunę na podczerwień, czyli takie indywidualne pojemniki, gdzie podczerwone promienniki ogrzewały człowieka do około 65 stopni Celsjusza, to znaczy nie tyle podgrzewały ciało człowieka oczywiście, tylko człowiek był w powietrzu, w którym była temperatura 65 stopni, przez około 30 minut. I zwróćcie uwagę, że ilość pęcherzyków gazowych, która tutaj się wytworzyła po saunie, była zdecydowanie mniejsza niż 100%, czyli u ludzi, którzy tej sauny nie mieli. Co ciekawe, zadziałało to nawet wtedy, kiedy u tych ludzi doprowadzano do odwodnienia. No bo siłą rzeczy, pobyt w wyższej temperaturze, poprzez parowanie ludzie ci tracili większą ilość płynów, nie udawało im się, bo nie kontrolowali tego specjalnie, utrzymać tego nawodnienia i mimo tego, że ludzie wchodzili odwodnieni, to taka sauna doprowadzała do tego, że ilość pęcherzyków gazowych była zdecydowanie mniejsza. I prawdą jest, że jest to zalecane postępowanie, możliwość wykonania sauny, która powoduje zdecydowane zmniejszenie ilości pęcherzyków gazowych po nurkowaniu, czyli formą prekondycjonowania jest tutaj kontrolowane podwyższanie temperatury otoczenia i to w sposób znaczący, tylko po to, żeby zmniejszyć narażenie na chorobę dekompresyjną i ilość pęcherzyków gazowych po nurkowaniu. Ja nie będę wchodził w szczegóły naukowe, jak to się dzieje, jakie to są mechanizmy, ważniejsze jest to, żebyśmy zapamiętali sam proces i procedurę, którą możemy w ten sposób wykonać. Kolejnym etapem jest zastosowanie tlenu, przy czym ja będę mówił tylko i wyłącznie o prekondycjonowaniu, czyli zastosowaniu tlenu przed nurkowaniem. Prawdą jest, że rola tlenu w nurkowaniu jest nieprawdopodobnie istotna w każdej fazie nurkowania. Jak Państwu za chwilę pokażę, on ma zastosowanie przed nurkowaniem. Oczywiście w nurkowaniu stosujemy różne ciśnienia parcjalne tlenu w zależności od głębokości, czasu, mieszanin oddechowych. Podczas dekompresji żonglujemy tym tlenem, zmieniając jego stężenie i przez to ciśnienie parcjalne w zależności od głębokości, a po obciążających nurkowaniach nurkowie często korzystają także z tlenu na powierzchni, żeby zmniejszyć częstość choroby dekompresyjnej, ponieważ wynurzają się, nawet posiadając w sobie dużą ilość pęcherzyków gazowych, no z racji tego, że nie mają możliwości dłużej przebywać, ponieważ te dekompresje po niektórych obciążających nurkowaniach są bardzo długie. Mówimy tutaj o takich nurkowaniach, które same do dna mogą trwać 45 minut, a sama dekompresja może trwać nawet 10 godzin czy 12 godzin i nurek musi w którymś momencie wynurzyć się na powierzchnię i w tym momencie tlen może też mieć zastosowanie. To jest temat na inną prezentację, którą zresztą już kilka razy miałem. Mam nadzieję, że część z Państwa miała okazję ją posłuchać. Ważniejsze jest to, żeby pokazać, że próbowano zastosować oddychanie tlenem przed nurkowaniem. I faktycznie, jeżeli przez 30 minut nurek oddychał tlenem normobarycznym, czyli przez zwykłą maseczkę i to taką o wypływie ciągłym tlenu w tempie 10 litrów na minutę, jeżeli zastosował to przed nurkowaniem około 15 minut, po to, żeby później się swobodnie ubrać sprzęt nurkowy i zanurkować, okazało się, że po takim samym nurkowaniu ilość pęcherzyków gazowych była połowę tej ilości, którą ci ludzie mieli podczas zwykłego nurkowania.
Co ciekawe, grupa Włochów z Chińczykami i z Amerykanami zrobiła bardzo ładną pracę, porównując różne ciśnienia parcjalne tlenu. Oni nie potwierdzili tych danych francuskich, że tlen na powierzchni zmniejsza nam ilość pęcherzyków gazowych, ale potwierdzili za to, że oddychanie tlenem na głębokości przed nurkowaniem, czyli prekondycjonowanie tlenem hiperbarycznym, zmniejsza ilość pęcherzyków gazowych po nurkowaniu. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, że oddychanie na przykład na głębokości 6 metrów czystym tlenem już powoduje duże zmniejszenie pęcherzyków gazowych i w niektórych sytuacjach można jeszcze to zwiększyć, chociaż już bardzo niewiele, poprzez zwiększenie ciśnienia parcjalnego tlenu do 2,2 atmosfery. To jest niedopuszczalne w nurkowaniu rekreacyjnym, nie ma na to żadnych ani przepisów, to nie jest zdroworozsądkowe podejście, wykonujemy to tylko w nurkowaniu wojskowym albo wykonuje się to w oparciu o dzwon nurkowy w nurkowaniu zawodowym. Także 2,2 atmosfery, jak Państwo wiecie, nie może być do zastosowania, natomiast chwila oddychania czystym tlenem zamiast na dekompresji albo obok dekompresji przed nurkowaniem powoduje zmniejszanie pęcherzyków gazowych po obciążającym nurkowaniu. Nie ma sensu stosowania tego w zwykłym nurkowaniu rekreacyjnym, natomiast w długich, głębokich, ciężkich, obciążających nurkowaniach ma to pewien sens. Zastosowanie tlenu w nurkowaniu wykorzystujemy też w prekondycjonowaniu samej dekompresji, czyli podczas, przed samą dekompresją stosuje się też oddychanie zwiększoną ilością tlenu, w samej dekompresji zwiększamy optymalizację przebiegu, a po dekompresji też wykorzystujemy do prewencji choroby dekompresyjnej, ale o tym, tak jak mówiłem, jest to temat na inną prezentację. Kolejny element już ostatni, który chciałem Państwu przedstawić, to jest sam element wibracji, mówimy o wibracji całego ciała, czyli zjawiska, które na przykład jest obserwowane podczas transportu nurków na ribach i zresztą jak profesor Balestra, szef działu naukowego DAN-u europejskiego wielokrotnie mówił, zwrócono mu uwagę w momencie jak z nurkami kiedyś płynął na nurkowanie i dziwił się dlaczego oni wykorzystują różne szybkości tych ribów. Zdecydowanie bardzo im się spieszyło na samo nurkowanie, natomiast po nurkowaniu bardzo wolno płynęli, on się dziwił dlaczego i oni powiedzieli, że dla nich to jest oczywiste, bo oni wytrząsają pęcherzyki gazowe przed samym nurkowaniem, czyli wykorzystują wibracje ribów na falach i płyną maksymalnie jak można, uzderzając się ze wszystkimi falami, która jest okazja, natomiast twierdzą, że po nurkowaniu, żeby nie zwiększać ilości pęcherzyków gazowych, żeby się źle nie czuć, to oni wolą płynąć wolno, już nie szaleć, tylko powolutku sobie wracać i obserwują lepsze samopoczucie. No, ponieważ trafiło akurat na szefa działu naukowego, w związku z tym on się zabrał za robotę i w sposób kontrolowany, układając ludzi na takich matach wibracyjnych, poddawał ich wibracji przez 30 minut, około godzinę przed nurkowaniem i zaobserwowano, że jeżeli nurek faktycznie, jego ciało było lekko wibrowane, to po nurkowaniu ilość pęcherzyków gazowych była zdecydowanie mniejsza. I to na tyle znaczące, że to zostało wprowadzane jako procedura. Tam, gdzie jest taka możliwość, to oczywiście wykonują tego typu rzeczy. Ja zawsze się śmiałem, że ponieważ to było robione we współpracy z marynarką wojenną francuską, że oni proszę uprzejmie swoich nurków wojskowych kładą na maty wibracyjne i doprowadzają do leżakowania przed samym nurkowaniem, podczas gdy my takiej możliwości nie mamy i nie byłoby to dobrze postrzegane, gdyby ktoś zobaczył, że nurkowie takie relaksacje uprawiają jeszcze w godzinach pracy. Tym niemniej jednak jest to ewidentne zwiększenie bezpieczeństwa nurkowania. I faktycznie, jak widzicie Państwo, to jest podobny schemat do poprzedniego, że w tej pracy, w której udowodniono też, że sauna ma znaczenie pozytywne, tak samo stwierdzono, że wibracja ma znaczenie pozytywne i zmniejszają swoje wytwarzanie pęcherzyków gazowych. Z tego co wiem, nikt nie łączył jeszcze wibracji z sauną równocześnie, tak żeby człowiek był w saunie i wibracji, ale przetestowano połączenie wibracji i oddychania tlenem. I nagle okazało się, że u nurków, którzy oddychają tlenem i równocześnie podlegają wibracji, no bo to było ciekawe, żeby zobaczyć, czy te czynniki są, współdziałają razem i doprowadzą do jeszcze większego zmniejszenia pęcherzyków gazowych, okazało się, że efekt jest odwrotny, to znaczy, że wibracja
połączona z tlenem nie daje takiego dobrego efektu jak wibracja. Tak? Daje lepszy efekt niż sam tlen, tym niemniej jednak nie daje tak dobrego efektu jak sama wibracja. Oznacza to, że połączenie różnych czynników nie jest tak proste, jakby się wydawało. To, że mamy kilka czynników, które każdy z nich wpływa pozytywnie, jeżeli my je ze sobą połączymy, to nagle okaże się, że niekoniecznie muszą odgrywać rolę pozytywną i dlatego to jest tak skomplikowane, że połączenie na przykład sauny z wibracją plus oddychanie tlenem plus nawodnienie nie zostało nigdy jeszcze zrobione, jest to dosyć skomplikowane i tego typu badań nikt na razie jeszcze nie przeprowadził, w związku z tym nie wiemy, jak te czynniki działają, jak na razie zalecamy, jeżeli w ogóle, wykorzystanie pojedynczych tylko tych etapów. Doszliśmy do końca tej prezentacji, gdzie z powrotem chciałem Państwu uświadomić tylko, jak ograniczony zakres mają algorytmy zawarte w dzisiejszych komputerach, jak one mało wiedzą na te, słowo wiedzą jest oczywiście w cudzysłowie, ponieważ te maszyny jako algorytmy stale zaprogramowane nie są w stanie odzwierciedlić tego, czego my nie wiemy jeszcze w liczbach. Skoro my nie potrafimy niektórych elementów, czyli na przykład stanu termalnego, wysiłku fizycznego, czy predyspozycji genetycznych, jak my nie potrafimy tego w liczbach nazwać, tym bardziej nie potrafią tego zrobić algorytmy. I w rzeczywistości obok komputerów cała wiedza fizjologiczna może nam zdefiniować, czy będziemy nurkowali bezpieczniej, czy będziemy nurkowali z mniejszą ilością pęcherzyków gazowych, czy konsekwencje danego nurkowania będą akceptowalne, mówimy tutaj szczególnie o tych nurkowaniach głębokich, obciążających, które w jakimś procencie przypadków kończą się chorobą dekompresyjną. Powiedzieliśmy sobie o ekspozycjach powtarzanych, nawodnieniu, kondycji, temperaturze i podgrzewaniu. Mówiliśmy o tlenie i o wibracji. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Natomiast jako podsumowanie chcę powiedzieć tylko, że prekondycjonowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa dekompresyjnego dzisiaj możemy podsumować w kilku punktach. Po pierwsze, utrzymuj się w dobrej kondycji fizycznej. Po drugie, stopniowo aklimatyzuj się do głębokości po przerwie w nurkowaniu. Przeprowadzaj wysiłek fizyczny, saunę lub wibrację, na przykład poprzez podróż odpowiednim środkiem lokomocji przed nurkowaniem. Znacznie nawadniaj się przed nurkowaniem i jeżeli możesz, to jeżeli chcesz i masz taką możliwość i robisz głębokie nurkowania, to możesz chwilę pooddychać tlenem przed nurkowaniem po to, żeby to nurkowanie było bezpieczniejsze. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że tego typu zalecenia dotyczą, nie są potrzebne przy zwykłych nurkowaniach rekreacyjnych, dotyczą raczej nurkowań bardziej niebezpiecznych, czyli tych o średnim poziomie bezpieczeństwa albo szczególnie dotyczy to nurkowań technicznych. Dziękuję Państwu za uwagę. Okej, teraz ja chciałabym bardzo szybko podsumować te pytania, które mieliśmy, tutaj zadawaliśmy Wam. Bardzo dużo osób, jeśli chodzi o nawodnienie, odpowiedziało prawidłowo. Rozmawialiśmy o tym z Jackiem przed prezentacją. Pamiętajcie, że litr 300 płynów przed nurkowaniem i tutaj Jacku pojawiło się pytanie, dlaczego nie woda? Dlaczego coś innego niż woda? I może jeszcze raz powtórzmy, jakie płyny są najlepsze przed nurkowaniem? Jednocześnie cały czas czekamy na Wasze pytania i bardzo Was proszę, jeżeli macie pytania, które może już gdzieś się pojawiły, komentarzy mamy bardzo dużo, także jeżeli macie jakieś istotne pytania, na które nie odpowiedział Jacek w trakcie prezentacji, to wrzućcie je jeszcze raz w tej chwili w komentarz. Dzięki. Jacku, woda. Jeżeli chodzi o ten eksperyment, który był przeprowadzony, on dawał bardzo duże obciążenie, bo tak naprawdę założenie było, żeby obciążyć ludzi objętością rzędu 2-2,5 litra wody. Ponieważ jest to zwykle bardzo źle tolerowane przez ludzi, nikt nie jest w stanie albo nie chce się nikomu, może to, że nie jest w stanie, to jest za mało powiedziane, za mocno powiedziane, ale nikomu się nie chce pić 2-2,5 litra. W związku z tym podjęto decyzję, żeby zastosować płyny hiperosmolarne. Są to płyny, które wykorzystywane są w sporcie wyczynowym, które zawierają dużą ilość sodu, które zawierają dużą ilość mikroelementów i które zawierają dużą ilość innych elektrolitów. I tak naprawdę, jeżeli ktoś odpowiedział na przykład 1000 albo 1300 ml ale wody, to jest to zdecydowanie za mało.
Powinno się tego wypić jeszcze więcej. I w związku z tym przy tak dużych objętościach nie udaje się tego nawodnić przy pomocy wody. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś wątpliwości, spróbujcie wypić 1,5 litra wody w ciągu godziny w czasie tej prezentacji. No, nie jest to najlepsza tolerancja przez organizm, a na pewno nie można wykonywać w tym czasie jakiegokolwiek wysiłku, bo w żołądku jest zbyt duża objętość tego płynu. Dlatego wykorzystuje się płyny hiperosmolarne. Tak jak mówiłem, to są te płyny nie energetyki, bo nie mówimy tutaj o dodatkowych stymulantach, tylko mówimy o tych płynach hiperosmolarnych, które są wykorzystywane w sporcie do nawadniania efektywnego mniejszą objętością płynu. Pytanie jeszcze padło, czy nie zwiększa to ryzyka odmyłu płucnej, takie przewodnienie? Nie, nie ma. U człowieka, który ma prawidłowy układ krążenia, czyli nazwijmy to, mówimy o człowieku w młodym albo średnim wieku, bez chorób układu krążenia i nerek, nie zmienia to, nie zwiększa to ryzyka, nie ma tutaj żadnych problemów z tym związanych. Podkreślam jeszcze raz, już po raz trzeci, przepraszam, ale chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. Mówimy tutaj o osobach bez żadnych chorób układu krążenia, tak? Czyli tam, gdzie nie ma przeciwwskazań do takiego obciążenia płynami. Pojawiały nam się też w komentarzach pytania właśnie o choroby krążenia, ale na te pytania nie będziemy dzisiaj odpowiadać, to będzie pewnie wykład jednej z kolejnych naszych prezentacji, także choroby dzisiaj pozostawiamy. Dzisiaj mówimy o prekondycjonowaniu osób, które nie mają jako takich przeciwwskazań, czy to z strony układu krążenia, czy innych chorób. Mamy też pytanie, czy aklimatyzacja znana ze wspinaczki wysokogórskiej ma wpływ na przebieg dekompresji? Jeśli tak, to jaki? To jest bardzo skomplikowane zagadnienie i to pytanie nie jest jednoznacznie sformułowane na tyle, żebym ja na nie prosto odpowiedział, bo nie jestem pewien, czy chodzi tutaj o nurkowanie na wysokości, czy też chodzi o to, czy sama ekspozycja wysokogórska. Myślę, że to znaczy ja znam tego nurka i myślę, że chodzi o samą ekspozycję, w sensie to jest osoba, która i wspina się i nurkuje, ale nurkuje nie wysokogórsko. A, rozumiem, tak, czyli nie na wysokości. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że samo przygotowanie do ekspozycji wysokogórskich przygotowuje nas ogólnie kondycyjnie i ma niewątpliwie korzystny charakter, miałoby to korzystny charakter jako przygotowanie do nurkowania. Od razu powiem, że takich ekspozycji nikt specjalnie nie robił, żeby zobaczyć, jak to wygląda na kondycję. Ja przynajmniej nie znam takich ekspozycji. Wiem tylko tyle, że z punktu widzenia wykonywania ekspozycji hipobarycznych w warunkach kontrolowanych, czyli w komorze niskich ciśnień, tak jak się wykorzystuje to do badania pilotów, którzy na dużej wysokości mogą podlegać pod ekspozycje hipobaryczne, to w tym momencie wysiłek po takiej ekspozycji, czy nurkowanie po takiej ekspozycji nie generuje zwiększonej ilości pęcherzyków gazowych. Ale czy ma charakter ochronny? Od razu powiem, że nie wiem. Nie wiem, czy na dłuższym czasie, gdybyśmy stosowali coś takiego, miałoby to znaczenie w nurkowaniu. Ale jest to na tyle specjalistyczne i tak rzadko, ja nie widzę tego jak gdyby celu zastosowania, że nie podlega to pod generalne zainteresowanie żadnych ludzi, którzy aktywnie nurkują w tym zakresie. Natomiast jeżeli pytanie miało dotyczyć też takich podróży aklimatyzacyjnych, wysokogórskich, to pamiętajmy, że aklimatyzacja do wysokości trwa tygodnie, żeby nie powiedzieć miesiące. No, przesadzam z tymi miesiącami, ale na pewno trwa tygodnie. Teraz wszyscy żyjemy tymi ekspedycjami, które dotyczyły wcześniejszych wejść na Mount Everest, a teraz na K2 i wszyscy doskonale wiemy, że ci wspinacze aklimatyzują się tygodniami. I faktycznie w tamtym prekondycjonowanie wspinaczy jest zdecydowanie długotrwałe, podczas gdy w nurkowaniu my możemy te zmiany wykonywać szybko, ale to też jest związane z tym, że zmiany ciśnienia wykonujemy szybko, no bo nurkowanie trwa tam kilka godzin maksymalnie, w związku z tym te zmiany też mogą, one są tak zwane szybko zmienne, czyli wykorzystujemy krótkie fazy prekondycjonowania do krótkiej ekspozycji. Także bezpośredniego przełożenia tutaj nie ma. Mhm. Tu jest też ciekawe pytanie, co z piciem w trakcie nurkowania i dekompresji? Czy w czasie takich 3, 4 czy 5 godzinnych nurkowań
no bo takie też powiedzmy, czy w jaskiniach, czy nurkowania dekompresyjne się wykonuje, czy jest sens nawadniać się w trakcie dodatkowo? Odpowiedź jednoznaczna tak i to bardzo mocno. Tak, zdecydowanie. Kiedyś żeśmy uczyli na kursach z łatofizjologii nurkowania, że nurek podczas zwykłego nurkowania takiego, od takiego godzinnego, tak, w naszych warunkach w strefie klimatycznej, jeżeli niespecjalnie się poci, ma niespecjalny wysiłek, to samo przygotowanie do nurkowania i takie godzinne nurkowanie, to jest ubytek co najmniej 500 ml ekstra, tak, co najmniej 500 ml ekstra. I natychmiast po nurkowaniu zalecaliśmy, żeby nurek taki wypił, wyrównał to poprzez wypicie co najmniej tej 500 ml objętości. Dzisiaj wiemy, że to jest za mało. Powinniśmy więcej zastosować, a jeżeli chcemy przygotować się do obciążającego nurkowania, to powinniśmy przygotować się poprzez duże obciążenie płynami przed nurkowaniem i podczas samego nurkowania. W zasadzie podczas nurkowania to się rzadko robi, bo te fazy denne nie są aż tak znowu długie, natomiast podczas dekompresji zdecydowanie tak. Jeżeli jest tylko możliwość zorganizowania sobie przyjmowania płynów, to jest zdecydowanie dobrze. Oczywiście nurkowie będą to robić w sposób planowany, bezpieczny, jeżeli zabezpieczą sobie wydalanie moczu, ponieważ no, muszą to być odpowiednie metody wydalania moczu i niestety jest to czynnik obciążający, dlaczego w części nurkowań ludzie, którzy nie mają rozwiązanego problemu z wydalaniem moczu, bo on będzie zwiększony pod wodą, nie ulega najmniejszej wątpliwości, z kilku powodów, to w tym momencie ludzie ci doprowadzają się do odwodnienia, bo nie dość, że nie piją płynów przed nurkowaniem, tracą dużą ilość płynów w trakcie nurkowania, to po nurkowaniu wychodzą w znacznie gorszej kondycji fizycznej niż wszystkie inne osoby. Dlatego tak naprawdę obciążające nurkowania związane są nie tylko z rozwiązaniem problemu picia pod wodą, ale też wydalania moczu w sposób rozwiązania tego problemu na poziomie technicznym. Na szczęście takie opcje są możliwe i to nie stanowi większego problemu. Czy zażycie aspiryny lub jakichkolwiek innych leków w celu prekondycjonowania ma jakiekolwiek przesłanki naukowe? Nie chciałbym poruszać się w obrębie biochemii, tak? Ja podawałem, to są te punkty skreślone, o których tutaj rozmawiamy. Chcę powiedzieć, że nikt dzisiaj nie zaleca, nie zachęca, nie namawia, nie dopuszcza do tego, żeby przyjmować w celach nurkowych jakichkolwiek leków, nie znając, nie prowadząc tego pod nadzorem eksperymentalnym czy pod nadzorem lekarza, który wie, jakie może dawać działania uboczne, jakie może dawać problemy. Dlatego ja bym powiedział, że nie radzę stosować aspiryny w celach prekondycjonowania biochemicznego czy farmakologicznego, czy też jako prewencji choroby dekompresyjnej. Absolutnie nie. Czy istnieją badania na temat oddychania czystym tlenem, a propos prekondycjonowania tlenem, a podwyższonym ryzykiem toksyczności tlenowej podczas nurkowania? Zdecydowanie takich badań jako takich nie ma, ale wiedza nasza jest na tyle już kompleksowa i taka no, doświadczenie wynikające z tego jest bardzo duże, że jeżeli tylko uwzględnimy to oddychanie tlenem w fazie prekondycjonowania na skumulowaną dawkę toksyczności mózgowej i odpowiednio zaplanujemy ciśnienia parcjalne tlenu w fazie dennej, to nie ma żadnych problemów z tym i możemy to całkowicie śmiało wykonać. I tutaj się kłania, dlaczego, wiedząc, że takie pytanie może nastąpić, przypominam ten slajd, o którym powiedziałem, że no ta wiedza o tym, że tlen przed nurkowaniem ma korzystny efekt prekondycjonowania, to pytanie właśnie pokazuje, że ten, kto zadał to pytanie, bardzo dobrze rozumie połączenie kilku czynników, które może skutkować innymi rzeczami. I prawdą jest, że gdybyśmy mieli zastosować tlen pod zwiększonym ciśnieniem, który daje większe ryzyko toksyczności mózgowej, czyli ryzyko drgawek pod wodą i utraty przytomności i w konsekwencji utonięcia, czyli bezpośredniego zagrożenia na życie, to nie powinniśmy tego robić po to, żeby zmniejszyć ryzyko być może łagodnej postaci choroby dekompresyjnej po wynurzeniu. To jest dosyć oczywiste, że wyważenie tych ryzyk byłoby niekorzystne. Dlatego też chcę powiedzieć, że niewątpliwie zastosowanie tlenu pod ciśnieniem, czyli oddychanie na głębokości przed nurkowaniem technicznym, wymaga modyfikacji planu nurkowego dalszego. To nie jest dodatkowy element, który wprowadzamy. Natomiast oddychanie tlenem przed nurkowaniem, niekoniecznie mocno obciążającym, ale na powierzchni
nie będzie się kumulowało z toksycznością tlenową, nie ma większego znaczenia i nigdy nie doprowadzi do żadnych problemów. Natomiast oddychanie tlenem na głębokości, na początku nurkowania, może skutkować wystąpieniem toksyczności mózgowej w początkowej fazie nurkowania albo w fazie dennej i musi być odpowiednio zaplanowane. Wykracza to poza tą prezentację. Bardzo dobre pytanie. Czy temperatura płynów ma znaczenie? Czy na przykład gorąca herbata może zaszkodzić? Nie ma takich prac, ja nie znam. Trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek wypił. No, prawdą jest, że gdybyśmy wypili aż, nazwijmy to, na przykład 1,5 litra ciepłej herbaty albo ciepłego, ogrzanego płynu hiperosmolarnego, niewątpliwie byłoby nam gorąco. Zwiększylibyśmy temperaturę, co, jak sami wcześniej mówiliśmy, w fazie dennej nurkowania nie jest korzystne. Czyli ja bym powiedział w ten sposób, że ja bym radził nie ogrzewać tego płynu, jeżeli mówimy o prekondycjonowaniu, tylko wypić go w temperaturze pokojowej, to całkowicie powinno nam to wystarczyć. Natomiast jeżeli chodzi o przyjmowanie płynów po nurkowaniu, też nie zalecamy, żeby one miały zbyt wysoką temperaturę, ale tutaj nie ma żadnych specjalnych badań. Prawdą jest, że człowiek ma fizjologiczne ograniczenie, że nie jest w stanie zbyt gorących płynów przyjąć i jeżeli przyjmie takie płyny, no to dosyć źle je toleruje, w sensie, że nie chce mu się więcej tego płynu wypić. W związku z tym no, pewna zdolność adaptacyjna organizmu jest taka, że nie ma co z tym walczyć specjalnie. Jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie i pytanie jakby, ponieważ też dobrze znam nurka, wiem, że to jest pytanie bardzo mocno takie z praktyki. Czy ułożenie ciała podczas długiej dekompresji, pionowa pozycja, może w jakikolwiek sposób zaszkodzić, tudzież wpłynąć na efektywność dekompresji? I chodzi przede wszystkim o miejsca bardzo ciasne, na przykład pionowa pozycja ciała w szybie kopalni. Czy za wszelką cenę powinniśmy dążyć do pozycji horyzontalnej? Faktycznie potwierdzam, twoje odczucie jest moim też odczuciem, jest to bardzo ciekawe pytanie i to zasługuje na osobną prezentację, bo temat jest bardzo skomplikowany. Ułożenie ciała w dekompresji ma znaczenie. To, co ja powiedziałem i to, co założenie było takie, że powinniśmy podczas zwykłej dekompresji, jak wszyscy planujemy jakąś dekompresję po takim lekko obciążającym nurkowaniu, nawet na przystanku bezpieczeństwa tylko, tak? Czyli 3 minuty na 3 metrach, czy 5 minut na 3 metrach, to co robimy po jakichś nurkowaniach, nie wiem, gdzieś w wodach nawet całkiem przejrzystych, przy jakichś tam wrakach, czy przy tego typu aktywnościach, czy dobre postępowanie bezpieczeństwa, że po nurkowaniach głębszych niż 30 metrów zawsze robimy przystanek bezpieczeństwa, to w tym momencie powinniśmy to robić z lekkim wysiłkiem fizycznym. To samo z siebie definiuje, że najprostszym wysiłkiem fizycznym pod wodą to jest machanie płetwami. Jeżeli chcemy machać płetwami, powinniśmy to robić w pozycji poziomej. I faktycznie jest to tak przewidziane, że jeżeli sobie leciutko płyniemy, czy to pod prąd, czy to wokół czegokolwiek, czy jakkolwiek to zrobimy, ale delikatne pływanie, czyli poruszanie po prostu majtanie płetwami, żeby się lekko po prostu poruszać i do tego dołożymy jakieś tam ruchy lekkie żabą co jakiś czas rąk, tylko po to, żeby wykonywać te ruchy, to całkowicie jest wystarczający ten element i to uwzględniamy. Jeżeli już mówimy o dekompresjach długich, głębokich, nurkowaniach ekstremalnych, nurkowaniach, po których faktycznie ta dekompresja może trwać na przykład kilka godzin, zdecydowanie ułożenie ciała ma znaczenie. Przy czym ja bym powiedział w ten sposób, to nie, jeżeli już mówimy na przykład o szybie albo o jaskini, to nie my definiujemy, jak nurek ma się ułożyć, no bo nawet jeżeli ja powiem, że nurek ma być w pozycji pionowej, a pozycja jaskini jest pozioma, no to siłą rzeczy nikt nie będzie wyrąbywał stanowiska takiego, żeby nurek tam stanął. To w tym momencie dopasowuje się czynniki modyfikujące dekompresję do ułożenia nurka, uwzględniając rotację ciała, czyli ułożenie, czyli chodzi między innymi o różnicę ciśnień pomiędzy kończynami dolnymi a układem oddechowym, ale ważniejsze to uwzględniamy, czy nurek ma oddycha z aparatu obiegu otwartym, czy z aparatu obiegu zamkniętym, bo w tych aparatach są różne podciśnienia wdechu, a one definiują między innymi element wyprowadzania płynów z organizmu człowieka. I możemy wykorzystać tak zwane zjawisko oddychania ujemnym ciśnieniem. Ja o tym mówiłem kiedyś na prezentacji przy nurkowaniach ekstremalnych albo przy nurkowaniach głębokich technicznych, dlatego nie będę tutaj powtarzał i przedstawiał
szczegółów, natomiast należy to uwzględnić i tutaj nawet przy niektórych nurkowaniach uwzględnia się lokalizację worka oddechowego. Czasami worki oddechowe mogą być z przodu, worki oddechowe mogą być z tyłu i worki oddechowe mogą być też w naramiennych elementach kamizelki ratunkowo-wypornościowej. W związku z tym tych elementów jest bardzo dużo i ja bym powiedział tak, w 99% nurkowań nie ma znaczenia pozycja nurka, schemat dekompresyjny ma być bezpieczny dla każdej pozycji nurka. Natomiast w nurkowaniach ekstremalnych zdecydowanie na to się zwraca uwagę i dopasowuje się procedurę dekompresyjną do posiadanego sprzętu i do możliwości lokalizacyjnych, możliwości orientacyjnych, orientacyjnego ułożenia ciała nurka w jakiejś ograniczonej przestrzeni. Okej, mamy bardzo dużo pytań, które powtarzają się z tematyką wykładu. Chciałam tylko powiedzieć, że ten wykład będzie dla Was dostępny na naszym fanpage'u Dan Polska. Będziecie mogli do niego wrócić, także te pytania, które ja jakby widzę, że powtarzacie, a była już na nie odpowiedź w trakcie wykładu, po prostu zachęcam do wrócenia do samej treści prezentacji. Nie będziemy tutaj po raz kolejny tego powtarzać, ale mamy jeszcze pytanie, czy jest dostępna, czy można dostać, udostępnić bibliografię do tej prezentacji, czy listę artykułów, bo były odnośniki w prezentacji, czy jest możliwość, żeby to zebrać i udostępnić? To znaczy, ja bym powiedział tak, każdy, kto potrafi czytać artykuły naukowe, czyli wyciągnąć tą informację, odpowiednio zinterpretować, potrafi znaleźć też te artykuły, bo wiedza naukowa, szczególnie każdy artykuł po roku czasu przechodzi przez tak zwane embargo i nawet jak na początku jest płatny, to później już jest bezpłatnie dostępny w bibliotekach. W związku z tym, jak będzie prezentacja dostępna, to można odczytać z tej prezentacji odniesienie do tej publikacji i tą publikację znaleźć sobie w internecie. Oczywiście, jeżeli ktoś wyśle i poprosi mnie o jakiś artykuł, że nie może go znaleźć, to ja mu ten artykuł wyślę. Natomiast no, nie chciałbym służyć jako wykonawca kogoś, kto sam nie chce do biblioteki sięgnąć albo samemu znaleźć tego piśmiennictwa, żeby mu przedstawiać. Nie mam, przyznam, że ta prezentacja czy elementy z tej prezentacji pochodzą z różnych innych działalności, część z nich była prezentowana w języku angielskim zresztą, w związku z tym nie mam zebranej to w postaci książeczki, tak? To jest zbiór po prostu biblioteki elektronicznych, tysięcy artykułów, które dotyczą tego tematu. Także jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie dotyczące pojedynczego artykułu, bo znajdzie problem, żeby go ściągnąć, proszę do mnie napisać e-mail. Natomiast w każdej innej sytuacji gorąco zachęcam do znalezienia samemu. Jest to wyznacznik tego, czy później ten ktoś się będzie potrafił przebić przez publikację naukową dotyczącą tego zagadnienia. Okej, myślę, że na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie, ponieważ przeciągnęliśmy i tak sporo czas tej naszej prezentacji. Ja serdecznie dziękuję Tobie, Jacku, za ten wykład dla nas, za bycie tutaj z nami w takiej właśnie wirtualnej formie. Mamy mnóstwo w tej chwili w komentarzach podziękowań za wspaniały ogrom Twojej wiedzy merytorycznej, także bardzo, bardzo ogromne podziękowania od wszystkich naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy Państwu, zapraszam serdecznie do obserwowania strony Dan Europe Polska, również do dołączenia do naszej szkoły, do naszej grupy szkoleniowej Dan Training, do zaproszenia Waszych znajomych, do obserwowania tej strony i generalnie, jak wiecie, live'y mamy co wtorek. Mam nadzieję, że no tutaj poprzeczkę zawiesiliśmy sobie dzisiaj bardzo wysoko prezentacją z Jackiem, ale mam nadzieję, że utrzymamy wysoki poziom kolejnych wykładów. Także bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję Tobie, Jacku, za bycie tutaj z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim i życzę miłego wieczoru. Dzięki. Na razie.